Radio M 107,6 FM. Rozmowa poranka. Prawie 13 minut po godzinie 8 w studiu Radia M pojawił się ksiądz dr Roman Chromy, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Archidiecezji Katowickiej. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, witam panią redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy i pielgrzymów piekarskich przede wszystkim. I w ten sposób ksiądz już sugeruje, o czym chcemy rozmawiać. Tak, w niedzielę. To bardzo ważne dla Kościoła na Śląsku wydarzenie, czyli męska pielgrzymka do piekar, do Matki Bożej Sprawiedliwości, Miłości i Sprawiedliwości Społecznej. Ale męska? Jak ksiądz na to patrzy, że tam coraz więcej pań się pojawia? Panie nigdy w Kościele nie przeszkadzały. Także to, myślę, jest taki normalny element, że te dwie pielgrzymki, bo trzeba także powiedzieć o pielgrzymce w cudzysłowie damskiej, która jest w sierpniu. Rzeczywiście te pielgrzymki nabierają też takiego charakteru rodzinnego. Chociaż trzeba jasno, wyraźnie powiedzieć, że ten element stanowości jest bardzo mocny, ale nawet samego takiego doświadczenia mojego osobistego i z rozmów z moimi znajomymi wiem, że tej stanowości także towarzyszy w dalszym ciągu i dobrze, że tak jest, wielopokoleniowość. Także ojcowie z synami, ale także i dziadkowie, i wujowie. Także pewne zespoły są już potworzone, które od lat razem chodzą na pielgrzymkę. Ta obecność kobiet pewnie też może być tłumaczona tym, że chcemy usłyszeć o ważnych sprawach, bo piekary to miejsce, gdzie się mówi o sprawach bliskich naszemu codziennemu życiu, o sprawach społecznych. No i takie trochę może spekulacje dzisiaj na antenie Radia M. Zawsze o tej porze jest naszym gościem arcybiskup metropolita katowicki, ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc. Trudno byłoby go dzisiaj wypytywać, ksiądz arcybiskupie, o czym powiecie na piekarskim wzgórzu. Poczekamy do niedzieli. Ale my o potrzebach, o czym chcemy usłyszeć, możemy rozmawiać. O ważnych sprawach, które domagają się głosu Kościoła i popatrzenia właśnie przez pryzmat katolickiej nauki społecznej na nasze codzienne życie. O czym ksiądz myśli, że warto Jasne. Usłyszeć? Panie redaktor i szanowni słuchacze, każda pielgrzymka piekarska jest osadzona w aktualnych kontekstach, nie tylko społecznych, ale także i kościelnych, ale także i kontekstach historycznych, a nawet takich czysto branżowych. I my już dobrze wiemy, to możemy powiedzieć, że ta pielgrzymka piekarska będzie wyjątkowa co najmniej z dwóch powodów. Tak jak dwa ostatnie lata, żeśmy się borykali z problemem pandemii i także z frekwencją na pielgrzymce. Tak, wiemy, że w tym roku ostatnie miesiące przyniosły bardzo, powiedziałbym, trudne doświadczenia. To kwestia oczywiście wojny w Ukrainie, ale także w ostatnim miesiącu sprawa dwóch tragicznych wypadków na kopalniach Zofiówka i Pniówek. A więc co za tym idzie, to mogę powiedzieć, że pojutrze będą nam towarzyszyli nie tylko górnicy, którzy ocaleli, a uczestniczyli w tych tragicznych wypadkach, ale także panie, wdowy, które utraciły swoich mężów. Będą na piekarskim wzgórzu ze swoimi rodzinami, ze swoimi dziećmi. Nie możemy zapominać o tym, że te rodziny przeżywają w dalszym ciągu bardzo trudne momenty, bardzo trudne chwile. Tym bardziej, że 7 naszych braci górników w dalszym ciągu pozostaje, ich ciała pozostają nadal na dole. I co też myślę jest ważne, że tym rodzinom będą towarzyszyły zastępy ratowników górniczych, a więc tych, którzy bezpośrednio uczestniczyli w akcjach ratowniczych, no i zarządy Jastrzębskiej Spółki Węglowej i kopalni, które wchodzą w skład tej spółki. Tak więc nasze pytanie, czy ten temat wejściowy o obecność kobiet w piekarach, prawda, zabiera tutaj zupełnie innego kontekstu, znaczenia. Solidarność z cierpiącymi, to chyba też jest taki charakterystyczny rys piekarskiej duchowości, że jesteśmy blisko tych, którzy cierpią, którzy doświadczają trudności, przeciwności. Ksiądz wspomniał o wojnie w Ukrainie. Na pewno to jest też nasze wspólne doświadczenie. W śląskich rodzinach, w śląskich domach pojawili się Ukraińcy, Ukrainki, dzieci z Ukrainy, matki z Ukrainy. Do nich też będziemy, czy o nich, czy do nich mówić w piekarach? Ja myślę, że o nich już mówimy od początku wojny i także w naszej archidiecezji, bo
Wystarczy chociażby przypomnieć te wszystkie działania, które już zostały podjęte na rzecz naszych sióstr i braci z Ukrainy, na rzecz tych najbardziej poszkodowanych. I myślę, że ten łańcuch pomocy w dalszym ciągu trwa. My aktualnie właściwie obywateli Ukrainy spotykamy w każdym miejscu, gdzie przebywamy. To wystarczy tylko się przemieścić i w sklepach, i w instytucjach kultury, i po prostu na ulicy. Także my czujemy ich obecność i myślę, że ta kwestia w dalszym ciągu pozostaje, a nasze zadanie może nawet pośród chwil bezradności, bo na wielką politykę bezpośrednio wpływu nie mamy, to i będzie miejsce na modlitwę całej wspólnoty piekarskiej o upragnione, tak trzeba powiedzieć, pokój i sprawiedliwość społeczną dla tych, którzy zostali dotknięci pożogą wojenną, dramatem działań wojennych, ale także i utratą osób najbliższych, bo nawet nasi duszpasterze wspominają, że panie, które przebywają chociażby na terenie parafii, niestety, ale także się dowiadują, że ich małżonkowie giną na froncie. Więc myślę, że jesteśmy bardzo mocno osadzeni w tym roku w rzeczywistości, taka jak ona po prostu jest, ale w tle są te słowa: Panie, do kogoż pójdziemy? Przecież Ty masz słowa życia wiecznego i myślę, że trudno sobie z naszej perspektywy chrześcijańskiej wyobrazić, jakbyśmy przeżywali to, co staje się naszym udziałem, bez odniesienia do samego Jezusa Chrystusa. I chociaż pielgrzymujemy do Matki Bożej, którą czcimy w wizerunku piekarskim, to kulminacją oczywiście jest zawsze Eucharystia, Msza Święta na Piekarskim Wzgórzu. Wspomniał ksiądz wcześniej o frekwencji, o tym, że czas pandemii to był czas, kiedy w sposób naturalny to Piekarskie Wzgórze opustoszało, no ale też obserwujemy to, że jednak trochę mniej jest nas w kościołach. Myśli ksiądz, że to jest dobry moment, żeby jeszcze o piekarach powiedzieć w taki sposób nie tyle promujący czy reklamujący, bo to nie chyba o to chodzi, ale że ważne, żebyśmy się zobaczyli, że jesteśmy wierzący, żebyśmy się razem pomodlili, żebyśmy doświadczyli tego, co tak było ważne w czasach komunistycznych, że tam w piekarach naprawdę było mnóstwo ludzi, którzy pokazywali swoją solidarność i bliskość. Tak, w naszych wspólnotach chrześcijańskich, pani redaktor, myślę, że sytuacja jest dość zróżnicowana. Także gdy chodzi o frekwencję wiernych w kościele, tak globalnie możemy powiedzieć, że jest nas rzeczywiście mniej, ale piekary przede wszystkim są otwarte dla tych wszystkich, którzy chcą doświadczyć wspólnoty chrześcijańskiej, doświadczyć Bożej obecności pośród właśnie tego wspólnotowego wymiaru modlitwy. I na bazie chociażby tego, co ja widzę, to jestem przekonany, że wierni pielgrzymi piekarscy nie zawiodą. A nawet gdyby nas było mniej niż przed pandemią, to jestem przekonany, że to właśnie także pośród takiej sytuacji rodzą się prawdziwi świadkowie Jezusa Chrystusa i właśnie umacniają się po to, aby odkrywać swoją własną misję w świecie. Także tą misję świadczenia o Jezusie Chrystusie, doświadczenia Kościoła taki, jaki on po prostu jest. Proszę Państwa, nie reklama, ale podkreślenie, że dla tych, którzy chcą. Na to bym chciała zwrócić uwagę. A jeszcze w tym naszym dzisiejszym porannym spotkaniu jedna sprawa już z piekarami wprost niezwiązana. Przenieśmy się do tego, co dzieje się tutaj w Katowicach wokół Katedry Chrystusa Króla. Otwarte archiwum. W zasadzie archiwum mamy od dawna, tak to jest. Trzeba podkreślić, tak. Ale nowa siedziba, nowe możliwości takie też techniczne pozwalają mi zapytać o rolę takich instytucji jak archiwum, czy jak też niedawno otwierane po raz ponowny Muzeum Archidiecezjalne również w nowym miejscu. Te zmiany, to chyba trzeba podkreślić radiosłuchaczom, wpisują się w pewne elementy funkcjonowania archidiecezji, które przestały istnieć, bo tutaj mam na myśli przede wszystkim fakt zamknięcia drukarni archidiecezjalnej i to wydarzenie niejako stworzyło nowe perspektywy, więc w te przestrzenie po drukarni archidiecezjalnej, która mieściła się, przypomnę, w budynku, gdzie obecnie jest redakcja Gościa Niedzielnego i Radia M, tam przeniesiono muzeum archidiecezjalne, przynajmniej część zbiorów, i utworzono galerię sztuki, także o charakterze komercyjnym, a z kolei w budynku Kurii Metropolitalnej uwolniło się miejsce
po starej siedzibie muzeum powstały nowe przestrzenie, które idealnie pasowały do archiwum, które się nieustannie rozrastało i pękało w szwach w piwnicach kurii metropolitalnej w Katowicach. I to jest ten element techniczny. Natomiast to, co jest, wydaje mi się, najważniejsze, to to, że Kościół zawsze od początku bazował na tym, co my nazywamy tradycją i tradycjami czy zwyczajami, i od samego początku także archiwizował dziedzictwo chrześcijańskie. Chociaż jesteśmy młodą diecezją, bo przecież będziemy świętowali za 3 lata setną rocznicę ustanowienia diecezji katowickiej, to jednak musimy pamiętać o tym, że na tym terenie parafie miały się dobrze i istniały przed utworzeniem diecezji katowickiej. I takie właśnie zbiora, są to przede wszystkim archiwalia, w skład których wchodzą księgi metrykalne, więc księgi pogrzebów, księgi chrztów, ale także i różne stare, wiekowe z XVI-XVII wieku publikacje, które mieliśmy okazję także oglądać przy otwarciu nowej siedziby. I one mogą świetnie służyć przede wszystkim społeczeństwu, bo powiedzmy sobie szczerze, że wszyscy ci, którzy szukają tak zwanej genealogii swoich rodzin, to gdzie idą najpierw? Najpierw idą właśnie do archiwów kościelnych, aby tam w księgach metrykalnych odnajdywać historię swojego życia, historię swoich rodzin. To, co też jest istotne, to trzeba jasno, wyraźnie powiedzieć, że archiwalia będą całościowo digitalizowane, poddawane obróbce cyfrowej, więc będą także dostępne tą drogą, która dziś jest taka popularna, więc drogą przede wszystkim informatyczną, komputerową. Proszę Państwa, o tym, co dzieje się tutaj na ulicy Wita Stwosza, tam gdzie Katedra Chrystusa Króla, ulica Powstańców Wita Stwosza, tam gdzie archiwum archidiecezjalne, tam gdzie muzeum archidiecezjalne, gdzie Instytut Gość Media, o tym w tym momencie w rozmowie poranka. Mówimy sobie do zobaczenia w piekarach. Do zobaczenia w piekarach i dopowiem tylko, że te instytucje, jak muzeum i archiwum, oczywiście można zobaczyć, można do nich zajrzeć i serdecznie zapraszam. I na zakończenie oczywiście powiem wszystkim do zobaczenia na pielgrzymce piekarskiej w najbliższą niedzielę. Serdecznie zapraszam. A gościem Radia M był ksiądz dr Roman Chromy. Do usłyszenia. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Rozmowa poranka. Radio M 107,6 FM.